Najpierw spróbujmy narysować, co tylko się da. Przede wszystkim ten punkt, minus 1, 3, on należy do wykresu, czyli do paraboli, bo wykresem funkcji kwadratowej jest parabola. Mamy jeszcze jeden punkt. Dla x równego minus 3 mamy wartość 4, czyli z definicji punkt x, przecinek f od x leży na wykresie. I na dodatek ta wartość jest największa, co oznacza, że to będzie wierzchołek tej paraboli. To już tak mniej więcej znamy jej kształt, już wiemy, że będzie smutna, czyli współczynnik a przy x do kwadratu jest ujemny. I jeszcze znamy ten punkt. Parabola ma oś symetrii. To będzie prosta pionowa przechodząca przez wierzchołek, stąd ten punkt, odbicie symetryczne tego punktu. I teraz przejdźmy do zapisania wzoru. Ponieważ my znamy wierzchołek, więc w naturalny sposób korzystamy ze wzoru w postaci, uwaga, kanonicznej. To jest absolutny elementarz, tak jak postać iloczynowa wiąże się z miejscami zerowymi, tak postać kanoniczna wiąże się z wierzchołkiem. X minus p, czyli minus minus 3 do kwadratu, dodać nasze q, czyli dodać 4. O a na razie wiemy tylko tyle, że jest ujemne, no ale teraz uwaga, my wiemy, że punkt od tych współrzędnych należy do wykresu, czyli współrzędne tego punktu muszą spełniać równanie, wzór tej funkcji. Tylko nie pomylmy się i podstawmy te liczby w odpowiednie miejsca, czyli trójka to jest y, a minus jedynka to jest x. To już nam daje równanie z jedną niewiadomą, więc koniec rozwiązania blisko. Mamy 3 równe a razy, uwaga, tutaj jest minus 1 plus 3, czyli 2 do kwadratu daje 4. 4 razy a. Dodać czwóreczka. 4 odjęte od trójki daje minus 1, więc 4a jest równe minus 1. I stąd mamy a równe minus 1 czwarta. Liczba ujemna bliska 0, no i to odpowiada takiej dosyć dużej rozłożystości tej paraboli. Zaraz zresztą jeszcze zajmiemy się kształtem, ale skończmy zadanie. Mamy y równy minus 1 czwarta w nawiasie x plus 3 do kwadratu plus 4. Zauważmy, że nie ma tutaj żądanej postaci. Mamy zapisać wzór. No zapisaliśmy. To jest wzór w postaci kanonicznej. Nie ma się czego wstydzić. To jest jedna z ważniejszych postaci wzoru funkcji kwadratowej, także swobodnie dajemy to do odpowiedzi. Po rozwiązaniu zadania jeszcze nieco podrążmy temat. Minus, wiadomo, oznacza ramiona skierowane ku dołowi, a co oznacza ta jedna czwarta? Uwaga! Odejście od wierzchołka, ale tylko od wierzchołka, o jednostkę w lewo, czy też o jednostkę w prawo, oznacza przesunięcie w pionie o właśnie o tę wartość, o minus 1 czwartą, czyli mamy tutaj 1 czwartą w dół, powiedzmy tu i tutaj również. To nie wszystko. Jeśli to jest ułamek, to odwrotność tego ułamka też ma ciekawą interpretację. To jest czwórka, czyli uwaga, raz, dwa, trzy, cztery w prawo i raz, dwa, trzy, cztery w dół. Tutaj mamy taką drogę po kwadracie, powiedzmy. Raz, dwa, trzy, cztery i raz, dwa, trzy, cztery. No to przy okazji poznaliśmy miejsca zerowe. No i zobaczmy, rysuje się nam już całkiem sensowny kształt paraboli. Z tym odwracaniem to jest zawsze prawda. Gdyby tutaj była jedna druga, mielibyśmy 2 na 2, 1 trzecia, 3 na 3 i tak dalej, i tak dalej. To teraz, skoro mamy miejsca zerowe, to już w zasadzie moglibyśmy napisać postać iloczynową. Ale my wyprowadzimy postać iloczynową wprost z postaci kanonicznej. Tutaj mamy postać kanoniczną, a teraz zajmijmy się postacią iloczynową. Jak to zrobić? Nie musimy przechodzić przez postać ogólną. Wyłączmy minus 1 czwartą przed nawias kwadratowy, powiedzmy.
co daje x plus 3 w kwadratowym nawiasie do kwadratu. I uwaga, minus, no oczywiście, 16. To minus 16 pomnożone przez minus 1 czwartą daje plus 4. Także wszystko się zgadza. Pamiętajmy, że wyłączając czynnik przed nawias, my dzielimy to wyrażenie przez ten czynnik. Czyli mnożymy czwórkę przez minus czwórkę. Mnożymy przez odwrotność. Teraz szybko przekształcamy, ale wcale nie podnosimy tego do kwadratu. Absolutnie nie, to tak zostaje. Czyli przepisujemy x plus 3 do kwadratu, a 16 to my teraz zapiszemy jako 4 do kwadratu. No i chyba już widać, o co chodzi. Mamy tutaj elementarne zastosowanie elementarnego wzoru skróconego mnożenia, takie a do kwadratu minus b do kwadratu. Przecież mamy tutaj różnicę dwóch kwadratów, co można zamienić na iloczyn sumy i różnicy. Tylko pamiętajmy o minus 1 czwartej. To może suma a, czyli x plus 3, dodać nasze b, czyli dodać 4. A w drugim nawiasie będzie a, czyli x plus 3, minus nasze b, czyli minus 4. I to by dawało minus 1 czwartą razy x plus 7 w pierwszym nawiasie i x minus 1 w drugim nawiasie. Oto postać iloczynowa. Sprawdźmy miejsca zerowe, 1 i minus 7. 1 widać od razu, a minus 7, 2, 4, 6, no jest, minus 7. Wszystko się zgadza. Na koniec wzór w postaci ogólnej. Możemy to zrobić właściwie na dwa sposoby. Albo przekształcimy postać kanoniczną, co wymaga zastosowania wzoru skróconego mnożenia. Po prostu trzeba podnieść x plus 3 do kwadratu. Albo skorzystamy z postaci iloczynowej i to będzie prostsze. Więc y jest równe minus 1 czwarta i teraz uwaga, x razy x, czyli x do kwadratu. Następnie mamy minus x, ale zaraz plus 7x, no to będzie plus 6x. I na koniec mamy minus 7. Mnożymy to przez minus 1 czwartą, czyli minus 1 czwarta x do kwadratu. Następnie minus 6 czwartych, minus 3 drugie x. I na koniec dodać 7 czwartych. To 7 czwartych widać na rysunku. To jest wyraz wolny C, czyli punkt przecięcia paraboli z osią Y. Wystarczy podstawić za x 0, to zniknie, no i pozostanie to 7 czwartych. 1 cała i 3 czwarte tutaj. No i tak pasowałoby. Również tutaj możemy nanieść ten punkt. Już mamy bardzo wyraźny kształt tej paraboli. Także to jest postać ogólna, to jest postać iloczynowa, a to jest postać kanoniczna.